Na co zwrócić uwagę, wybierając dekolt? Dekolt oczywiście bluzki, koszuli, sukienki, w przypadku kobiecej sylwetki. Czy tylko ten typ sylwetki ma znaczenie, czy coś jeszcze? Zapraszam na dzisiejszy film. Dobierając dekolt do swojej figury, musimy pamiętać o kilku elementach. Oczywiście typ sylwetki ma ogromne znaczenie, ale ja dzisiaj o tych sylwetkach nie będę opowiadała. O sylwetkach jest zupełnie inny film, tutaj jest teraz do niego link, także możesz pooglądać, posłuchać, dowiedzieć się, jakim jesteś typem sylwetki i wrócić tutaj do mnie, do tego filmu. Ale oprócz typu sylwetki ma też znaczenie ogromne to, jaką masz szyję i to, jaki kształt ma Twoja twarz. Zanim jednak opowiem o tych elementach, opowiem może troszeczkę na temat tego, jakie dekolty w ogóle możemy mieć. Dekolty można podzielić tak naprawdę na kilka takich grup. Przede wszystkim mogą być płytkie i głębokie. Mogą być dekolty, które zaokrąglają albo te, które wyszczuplają i mogą być dekolty takie, które są mocno pokombinowane albo bardzo proste. I teraz tak naprawdę omawiając typy dekoltów, można jakby iść od góry. Najbardziej płytkim dekoltem, czyli właśnie zupełnie zabudowanym, jest oczywiście golf. Później mamy półgolf, mamy stójkę, czyli rzeczy, które mocno nas tutaj zakrywają. Kolejnym płytkim dekoltem, ale takim okrągłym, jest dekolt podkoszulkowy, czyli taki bardzo maciupki. Następnym płytkim dekoltem jest dekolt łódka. I teraz dekolt łódka ma tak naprawdę dwa takie rodzaje. Ta łódka taka klasyczna, która jest takim poziomym cięciem tutaj, i dekolt Sabrina, który jest jakby jeszcze płytszy, czyli też jest taki poziomy, ale zakrywa nam kość obojczyka, czyli tą tutaj. Sabrina zakrywa, łódka odkrywa i kolejny dekolt, który jest też taki poziomy, to jest dekolt hiszpański, czyli dekolt Carmen, czyli taki tutaj, który odsłania nam linię ramion. Następne dekolty to są te, które mogą w jakiś sposób prezentować tutaj ciało pomiędzy szyją a biustem. I to są dekolty na przykład typu V, czyli serek, okrągłe, prostokątne oraz karo. Są jeszcze dekolty typu serce albo półserce i są dekolty, które są w jakiś sposób już troszeczkę takie, ja bym nazwała je po prostu ozdobnymi, czyli takie, które mocno prezentują nam właśnie tą okolicę tutaj ramion i linii biustu. To jest dekolt na pewno amerykański, czyli ten, który mamy zakładany, wiązany tutaj na szyi. Jest dekolt biżuteryjny, czyli dekolt, który właśnie może mieć każdy kształt, ale ma na sobie jakąś biżuterię, jakby już wszytą jakieś kamienie, cekiny, cokolwiek. I może być jeszcze dekolt taki iluzoryczny. Dekolt iluzoryczny przeważnie polega na tym, że mamy jakby nałożone na siebie dwie tkaniny i jedna z nich jest prześwitująca, więc tak jakby niby nie mamy dekoltu, ale jednak coś tam trochę z ciała wystaje, taka właśnie iluzja troszeczkę. No i oczywiście są jeszcze dekolty takie, które wynikają trochę z rękawa, które mamy. Czyli na przykład może być taki dekolt, który spotykany jest w koszulkach typu bokserki, czyli on jakby no, trochę przypomina, powiedzmy, ten dekolt, który jest w amerykański, tylko tyle, że amerykański jest taki no, mocno tutaj wycięty, mocno prezentuje biust. I teraz, jak te wszystkie dekolty dobrać teraz do siebie? Są elementy, na które powinnaś popatrzeć i zaczniemy sobie od twarzy. Kształt twarzy, a właściwie kształt tutaj linii żuchwy mocno wpływa na to, co sobie tutaj wybierzesz. I teraz zasada jest prosta. Jeżeli masz okrągłą buzię tutaj, taką pełną, to nie wybierasz dekoltów, które powtarzają ten kształt, czyli okrągłych. Obojętnie, czy to będzie mały podkoszulkowy, czy bardzo otwarty, ale okrągły, takich unikasz. Jeżeli Twoja żuchwa jest bardzo prostokątna, czy ona jest prostokątem, czy kwadratem cała twarz, ale chodzi o to, że tutaj te kości są takie mocno zarysowane, wtedy nie wybierasz dekoltów, które są właśnie takie prostokątne. Czyli też nie będą dobrze wyglądały takie dekolty, które są bez ramionczek tutaj takie prostokątne. Jeżeli masz linię żuchwy, która tutaj idzie w trójkąt, czyli jest mocno taka spiczasta, to wtedy nie wybierasz dekoltów, które są w linii V. Czyli zasada prosta, nie odwzorujesz kształtu dołu swojej twarzy, czyli linii żuchwy. To pierwsza zasada dobierania dekoltów. Druga zasada dobierania dekoltów, patrzysz sobie na swoją szyję. I teraz szyja może być albo krótka, albo długa, I teraz są też dekolty, które mogą ją albo skrócić, albo wydłużyć. A szyje krótkie nie wybierają płytkich dekoltów, czyli szyja krótka nie wybiera golfa, półgolfa, stójki, podkoszulkowego, nie wybiera sabriny, tylko wybiera takie, które odsłaniają tutaj ciało, czyli po prostu V, okrągły. Chodzi o to, że wybierają otwarte dekolty. W drugą stronę szyje, które są długie, nie wybierają takich mocno wyciętych typu V, co tak naprawdę oznacza, że nie wybierą też dekoltu amerykańskiego, ponieważ no on jest tutaj mocno taki wycięty, mocno idzie jakby prawie w pionie. Jeżeli właśnie chcesz skrócić sobie troszeczkę szyję, no to wybierasz takie płyciutkie dekolty. Także długa szyja wybiera dekolty takie płytkie, krótka szyja wybiera dekolty, które są otwarte. Idziemy dalej, czyli ramiona. Ramiona tak naprawdę mogą być albo spadziste, czyli takie bardzo delikatne, albo mogą być mocniej zarysowane. I mogą być one proporcjonalne do bioder, albo nieproporcjonalne do bioder, czyli dużo szersze albo dużo węższe. Natomiast my dzisiaj tymi biodrami tak za bardzo się nie będziemy zajmować, raczej patrzymy sobie na ramiona. Jeżeli ramiona Twoje są takie prostokątne, czyli takie kanciate, to musisz uważać na dekolty, które będą jeszcze jakby poszerzać je, czyli kanciate ramiona nie wybierają dekoltów, które mają poziome cięcie. A poziome cięcie mają oczywiście dekolty Sabrina, Łódka, Carmen. Kolejna rzecz, jeżeli chodzi o kanciate ramiona, to czy te ramiona są takie bardzo chude, czy bardzo pełne. I teraz jeżeli chodzi o pełność ramion, jeżeli mamy takie pełne, krągłe ramiona, to one przeważnie są połączone z krągłym biustem. Co też oznacza, że jeżeli się mocno tutaj zabudujemy, czyli ubierzemy coś, co jest golfem, stójką, sabriną albo łódką, to wtedy cała powierzchnia tutaj dekoltu, ramion i biustu będzie zakryta. Jeżeli będzie zakryta, to będzie wydawała się być większa. Jeżeli chcemy ściągnąć ciężar z linii ramion i biustu, wtedy nosimy otwarty dekolt. I ten otwarty dekolt to będzie taki, który będzie pokazywał nam skórę. Kształt tego dekoltu dobieramy do szyi i do żuchwy, czyli albo okrągły, albo taki właśnie V, ale musi pokazywać skórę. Jeżeli się zabudujemy tutaj, jeżeli koszulę zapniemy sobie pod samą szyję, to będziemy się po prostu wydawały tutaj takie duże. Czasami po prostu będziemy wyglądać, jakbyśmy miały grubą górę sylwetki. Odsłaniamy, otwieramy dekolt. Goła skóra przyciąga uwagę. Więc wszyscy będą patrzeć tu, gdzie jest otwarte, a nie tu, gdzie jest szeroko, czy tu, gdzie jest duży biust. Ale oczywiście szerokie ramiona mogą też być powiązane z małym biustem. Czyli mamy szerokie, kanciate, ale szczuplutkie ramiona, takie trochę kościste mogą być. I tutaj mamy płaski dekolt. Oczywiście płaski dekolt nie wybiera bardzo dużych dekoltów. Płaski dekolt i kanciate ramiona unikają takich dekoltów, które są tutaj, jeżeli chodzi o poziom, czyli Sabrina i Łódka odpada. Natomiast już będą mogły ubrać sobie dekolt podkoszulkowy, bo on jest zabudowany, to znaczy, że jakby tutaj się zakryje, co znaczy, że doda biustu, ale krągłość tego dekoltu złagodzi trochę kanciatość ramion. Nie wiem, czy istnieje takie słowo jak kanciatość, ale dzisiaj istnieje. W każdym razie te kanciate ramiona trochę zostaną złagodzone tym okrągłym dekolcikiem. I w zależności od tego, jak długi jest Twój dekolt, możesz sobie ten otwarty, znaczy okrągły dekolt troszeczkę otworzyć. Czyli on może być okrągły, ale nie bardzo duży. Chodzi o to, żeby nie prezentować za bardzo tego, że Twój dekolt jest po prostu płaski. I teraz co z dekoltami, które są w jakiś sposób ozdobne? Ozdobne to na przykład ten dekolt amerykański. To jest dekolt, który jest bardzo piękny, ale mało kto niestety może go ubrać, ponieważ można powiedzieć, że tak naprawdę tylko takie proporcjonalne sylwetki mogą go ubrać. Proporcjonalne mam na myśli na przykład takie, które mają dosyć średni wzrost, czyli dla kobiety to jest pomiędzy 1,60 m parę a 1,70 m parę. Jeżeli chodzi o tęgość sylwetki, to są też takie średnie. Nie są ani bardzo chude, ani bardzo otyłe, tylko są raczej takie proporcjonalne. I te sylwetki, które będą miały taki średni biust. Ponieważ dekolt amerykański to jest taki, który prezentuje ramiona, więc jeżeli mamy je szersze od bioder, to odpada. Jeżeli mamy je generalnie bardzo kanciate i chude, odpada. Jeżeli mamy je kanciate i pełne, odpada. Jeżeli mamy duży biust, to tak naprawdę będzie takie wrażenie, że ten biust zaraz wyskoczy z tego dekoltu, jak on tutaj będzie się tak, no że zaraz się coś rozwiąże, rozepnie i że spadnie. A z drugiej strony, jak mamy bardzo mały biust, no to ten dekolt będzie mocno prezentował to, że tutaj jest płasko. Więc dekolt amerykański tak naprawdę dla sylwetek takich proporcjonalnych, nie za wysokich, nie za niskich, nie za chudych, nie za okrągłych, z takim średnim biustem. Jeżeli chodzi o dekolty biżuteryjne, no właśnie, zaraz gdzie tą biżuterię umiejscowić na dekolcie? Oczywiście kształt już wcześniej omówiłam, jaki powinien być, natomiast biżuteria. Jeżeli masz szerokie, kanciate ramiona, unikaj biżuterii, która będzie właśnie tak blisko ramion, czyli gdzieś tutaj. Jeżeli masz do tego duży biust, to unikaj też dekoltu biżuteryjnego, który będzie miał biżuterię tutaj na biuście, bo wtedy będzie tutaj przykuwać uwagę. Najprościej można powiedzieć, że mocno biżuteryjny dekolt najlepiej wygląda na kobietach, które mają wąskie ramiona albo wąskie i spadziste ramiona i dodatkowo jeszcze mają taki mały do średniego biustu. To wtedy biżuteria tutaj może być. Natomiast dekolt iluzoryczny może sprawdzić się w przypadku sylwetek, które mają dosyć kanciate, prostokątne ramiona, ale na przykład chciałyby zabudować się całkiem u góry. To znaczy, że chcą sobie ubrać bluzkę, która będzie albo no, taką na przykład koszulą zapinaną pod samą szyję, albo będzie po prostu bluzką czy górą sukienki, która będzie miała podkoszulkowy, taki okrągły, malutki dekolt, ale na przykład będzie wyglądała w ten sposób, że materiał się jakby zaczyna odtąd, ten taki matowy, kryjący idzie w dół, natomiast tutaj będzie coś, co jest przezroczyste, półprzezroczyste, które jest koronkowe, w każdym razie prześwituje. To jest wtedy taka opcja, że będą te ramiona troszeczkę zabudowane, zaprezentowane, natomiast nie będzie dramatu. Dekolt iluzoryczny tak naprawdę jest dość niebezpieczny, jeżeli nie wiadomo, o jakiej dokładnie sylwetce mówimy, ponieważ tutaj ta iluzja na dekolcie może być pięknie złagodzona dołem sylwetki, no a tutaj to już bym wchodziła teraz w typy sylwetki i byłoby bardzo wiele zależności. Także dekolt iluzoryczny jest dobry dla tych kobiet, które są świadome tego dokładnie, jak wyglądają, co mogą, czego nie mogą i łatwo można z nim przegiąć. Podsumowując, jeżeli jesteś sylwetką, kobietą, która jest krągła, z dużym biustem, nie zakrywaj się, tylko się odkrywaj tak, żeby góra tutaj sylwetki była odkryta na tyle, na ile można. Jeżeli jesteś bardzo drobną, niziutką, szczuplutką, z wąskimi ramionami dziewczynką, wtedy zabuduj się troszeczkę u góry, dodasz sobie tutaj krągłości. Dekolty, które są poziome, obojętnie czy poziome wysoko, czy poziome tak nisko jak Carmen, będą poszerzały, eksponowały ramiona. Dekolty wszystkie, które pokazują tą linię całą tutaj, czyli właśnie te serduszka, półserduszka, te takie, które są bez ramionczek, też mocno prezentują ramiona. Jeżeli one są duże, krągłe, jeżeli są jeszcze szersze od bioder, unikaj takich dekoltów. Jeżeli pojawią się jeszcze jakieś pytania odnośnie dekoltów, odnośnie tego, jak, co, do jakiej sylwetki, czekam na komentarze. Na dzisiaj to już wszystko. Do następnego razu.